for the victory lap, though. Whoa, whoa, they ain't never seen nothing like this before. Stałem się jakimś lewym kopytkiem. W ogóle ja, Biela Bartomej Kruszyna. Idę pobiegać. Znaczy, idę na fitness. No, idę na fitness. Coś tam pobiegam chwilę. I zbuduję relacje ze swojego życia. Bo jestem na urlopie i mam na to chwilę czasu, więc mogę się pobawić w influencera. Na rozgrzewkę 10 minut na chodziaczku. Ale chyba biegłem tip-topami, bo 2 km na całe przebiegłem 10 minut, więc ktoś mi tu oszukuje. Albo ja, albo sprzęt. Zgubiłem moje słuchawki. Jest mi przykro. Uwaga, uwaga. Biegnę na fitness do akwaparku. Patrzcie, patrzcie. Bo jestem tutaj, o. Przyszedłem sobie na górkę obok akwaparku, tu gdzie trenuję. Bo, o, jak słońce pięknie świeci. Wiecie, ciężkie jest takie życie na urlopie. Nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Moja Magda poszła do pracy. A ja muszę iść po zakupy. Zrobić zupę. Zrobić jakieś jedzenie, jeszcze nie wiem jakie, bo sekretny przepis wysłała mi Magda. I tak stwierdziłem, że poglądam z wysokości ten świat. Mogę tylko aquapark zobaczyć z wysokości. No i chciałem iść na Sky Tower, ale stwierdzili, że jestem za ciężki, nie mogę wejść. No. Tak się bujam. W tej i we w te. Tu mnie kiedyś oszwabiono. No, o, ta część parkingu należy do akwaparku. A ta część parkingu... Ta część parkingu należy do Kauflandu. No, ja zaparkowałem tutaj. Zaparkowałem, jak dobry każdy mieszkaniec z Wrocławia, który nie jest z Wrocławia. I poszedłem kupić zakupy tam, o. Tu, w Kauflandzie. No, wychodzę. Brakło mi minuty, żeby tam, o, zrealizować bilet. Tam? O, tam jest bramka. Czy tam? Tam? Nie, tam jest bramka. Tu, o. Tu jest bramka. O, 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 o. No, tu zrealizować bilet. Brakło mi minuty. Musiałem tam, o, zapierniczać. Tu, o. Zapierniczać. Z 500 metrów, żeby zapłacić bilet w ogóle. Jakaś, kurde, przesada. I to płaciłem bardzo dużo, bo chyba z 15 albo 20 zł zapłaciłem za ten bilet. Oszwabili mnie. Jest mi smutno. Wrocław. W poszukiwaniu katafioru. Muszę być cicho. Bardzo, bardzo cicho. Znalazłem, patrzcie. Znalazłem, teraz poszukuję kalafioru. Kalafioru. Bardzo, bardzo, bardzo cicho. Żeby nie uciekł. Znalazłem. Samo gniazdo kalafioru. Widzicie? Zabieramy jeden. Jeden po cichu, żeby nie ugryć. Kałafiu. No, to coś tam zdobyliśmy. Dwa pomidory, seler, marchewka, kalafior mrożony. Trzy ziemniaki. Teraz idziemy po przyprawy. Ale jestem na dziale mlecznym. Potrzebujemy ziela angielskiego, curry i kolendry? Idę odkrywać świat. Thank you.
Dalej szukam przyprawy. Jeszcze nie znalazłem. Taka dżungla. Niby wszystko jest, a niczego nie mogę znaleźć. Potrzebuję, już znalazłem, pieprz cytrynowy i liść laurowy. A jeszcze potrzebuję koziorodka, chyba tak, i curry. Curry, najważniejsze curry. Dużo curry. Znalazłem króla tych, no, jak one mają, kadżupów. Turtek. O, biorę. Nie ma kury. No nie ma, no. Szukałem wszystko i nie ma kury. Idę do Biedry. W Biedrze zawsze jest kura. Znaczy kary. Magiczny market dla każdego Polaka. Może tu odnajdę niedobory, jakich doznałem w świecie Kaufman i Landu. Zobaczymy. No, wiedziałem, że Biedra mnie nie zawiedzie. Kury, zioła prowensalskie. Pan chce mnie przejechać tutaj, bo jestem na pasach, a ja mu się śpieszy. No, zioła prowensalskie i kupiłem sobie kabanosy. Kabanosy będę jadł, ale tego zioła coś tam nie znalazłem. Byłem w Biedrze, byłem w Kauflandzie, byłem w Aldi i nie odnalazłem. Rycerz w welurowej zbroi poległ i wracał na chatę. You've reached your limit on talking. Shut the fuck up. Przemo się musi rozkopywać, co nie? No, zrobiłem trening wytrzymałościowy, bieganie, bieżnia, bieg pod górkę na tych maszynkach, uderzenia. Kończyłem i się idę do fightera. Czyli nie ma Michała, bo pojechał z ekipą. A Michała pojechał z ekipą na Mistrzostwa Polski, a ja idę do trenera Szybowskiego na boks. Chciałem sobie usiąść na ławeczce przed blokiem, jak każdy prawilny bezrobotny, wypić sobie piwko. Tak, o, takie o, kokosowe piwko. I zaczekać na moją ciężko pracującą w tym momencie Magdę. No ale niestety Sławka jest zajęta, nie mogę być prawinnym menelem. Sorry. Idę dalej, do zobaczenia. Stoję w tej windzie za 3 minuty. Właśnie włączyłem zegarka z tego z fitnessu. Pyk, pyk. No, teraz wyłączony. No, stoję w tym windzie już 3 minuty i zastanawiam się, dlaczego nie dojechałem się na 10 piętro. Wiecie dlaczego? Bo nikt nie przycisnął guzika 10 piętro. Miałem iść po schodach, ale bardzo mi się chce do jednej części mieszkania, gdzie każdy król chodzi piechotą. Więc śpieszymy się jechać na górę. No. Do zobaczenia. To na razie, to cześć, to pa.